Przyjaciele, ja podzielę się z wami dzisiaj tak naprawdę takim słowem, które sobie tam rozważam w ciągu ostatnich dwóch tygodni, też podczas tego naszego pobytu w Afryce. Tak sobie rozważałem, rozmyślałem i tak postanowiłem na bieżąco się z wami tym podzielić. Generalnie, jeśli chodzi o takie wyjazdy misyjne, ja je bardzo lubię. To jest moje życie. Moje życie, ja to kocham. Ja jestem do tego powołany. Ja jestem do tego wyposażony. Jestem tego świadomy. To jest coś, co bardzo mnie kręci. To nie chodzi tylko o Afrykę. To jest część mojego życia, która na pewno będzie się rozwijać. Ale też lubię te wyjazdy z drugiego powodu, tak? Bo kiedy człowiek wyjeżdża, nabiera pewnego dystansu do otaczającej go na co dzień rzeczywistości. I teraz oczywiście człowiek duchowy jest w stanie wiele rzeczy wyciągnąć w swojej komorze. To prawda. Ja nie mówię, że nie, że teraz jakby wyjazd jest bezwzględnie wymagany, żeby coś przeżyć. Nie. Bo jesteśmy istotami duchowymi, tak, z Bogiem komunikujemy się na linii duch-duch i w komorze możemy zobaczyć bardzo dużo. Natomiast kiedy dodatkowo jest tak, że gdzieś wyjeżdżamy, to już nie tylko odbieramy rzeczy na linii duch-duch, ale także jakby ten odbiór jest stymulowany przez całą naszą duszę i przez nasze ciało, tak, bo zmieniamy jego otoczenie, więc w pewnym sensie on jest prostszy, tak, i to pozwala pewne rzeczy łatwiej zobaczyć. To, co chcę powiedzieć dzisiaj, tak, bo to w ogóle są oczywistości, to, co ja będę dzisiaj mówił, ale dobrze sobie w ogóle raz na jakiś czas je uświadomić. Wszyscy, bez wyjątku, jak tu siedzimy, i nie tylko my, żyjemy otoczeni pewną kulturą. Ta kultura jest gdzieś wokół nas, w tej rzeczywistości, w której na co dzień żyjemy. I jest tak, że wiele osób tak się przywiązuje do kultury, którą widzi, którą doświadcza, że ona staje się taką normalną rzeczywistością dla tej osoby. Wydaje się, że no tak jak ja tutaj, bo człowiek nie myśli na co dzień w ten sposób. Nie myśli, że jakaś kultura na niego oddziaływuje. Tak myśli, że świat właśnie tak wygląda, jak jestem od małego wychowany. Nie? No taki prosty przykład wam dam, chociażby na początek. W wielu miastach zachodu, w Polsce już też, przede wszystkim w Warszawie, taką normą jest na przykład to, ten taki model pracy, tak zwany 9 to 5, czyli od 9 do 5. To jest takie, się wydaje, normalne, że człowiek coś tam sobie kończy jakąś szkołę, coś robi i zaczyna iść do pracy od 9 do 5. Jak kogoś nie ma w pracy w godzinach od 9 do 5, czy tam od 8 do 16, bo to się przesuwa, tak? No to jakby wszyscy są zdziwieni, nie? I tak pytają, co ten ktoś robi. I to jest pewna rzeczywistość, na przykład, która jest charakterystyczna dla takich miast rozwiniętych, szczególnie miast, gdzie jest dużo korporacji, gdzie jest dużo biur. To jest normalny model pracy, tak? Ale na przykład w Afryce oni nie wiedzą, co to jest 9 to 5. Oni w ogóle nie znają takiego modelu. Nie wiedzą, że to w ogóle coś, co dla kogoś może być normą, tak? Że to tak w ogóle tak się żyje. Jak nie mam na obiad, to idę pracować. Idę rano, żeby zapracować na wieczór. To tylko taki przykład, ale są pewne rzeczy, które, bo tu podzielę się z wami, bo jesteśmy świeżo po wyjeździe, więc pewne rzeczy mogę tak łatwiej jest mi zobrazować. Nie? Są pewne rzeczy, które będą cechowały na przykład Kenijczyków. I nie mówię tylko o obszarze, w którym jakby na stałe w większości stacjonujemy, tylko szczególnie teraz ruszaliśmy się trochę więcej, widzieliśmy trochę więcej, poznaliśmy też trochę ludzi i wiemy, jak to wygląda już w takiej szerszej też perspektywy. Jest coś takiego, że Kenijczyk ma swojej mentalności no problem.
o wszystko, co zapytasz, jest no problem. Brother, no problem. Jak poprosiliśmy, wiecie, jesteśmy zorganizowanymi ludźmi, nie? Poprosiliśmy o śniadanie o godzinie 6:30, w związku z tym, że przed 7:00 musimy wyjechać, bo mamy plan. No problem, brother, no problem. Po czym 6:30 zachodzimy, nie ma ani ludzi, ani śniadania. Ale no problem, tak? Przychodzi człowiek i nadal jest no problem. Akuzia. Akuzia, czyli akamik. Idę, załatwiam. Nie ma problemu. Wszystko mniej więcej w takim klimacie się toczy. Kiedy potrzebowaliśmy akurat testy na koronawirusa, żeby wsiąść do samolotu, musieliśmy zrobić w niedzielę. Ale niedziela jest takim dniem, kiedy wiadomo, że w kościele gromadzi się więcej osób i można ważne słowa, ważne poselstwa czy nauczania przekazać. Ale musieliśmy tego dnia zrobić. No to też pojechaliśmy. Już mówimy o większym mieście. Już mówimy o mieście, które ma 500 tysięcy mieszkańców, które wygląda tak, no jest zdecydowanie bardziej ucywilizowane. Sprawdzone w internecie. Punkt jest czynny w niedzielę od godziny 7 do 17, no ale znamy mentalność Kenijczyków, więc dzwonimy, tak? Okazuje się, że nie od 7 do 17, ale od 9, więc mówimy generalnie, umawiamy się na godzinę 9, bo jest to dla nas istotne, mamy 2 godziny drogi i chcemy na godzinę 11 wrócić jeszcze na nabożeństwo, tak? No bo mamy coś istotnego do przekazania i to jest jakby najważniejszy punkt tego dnia. Zajeżdżamy o 9, umówieni, oczywiście nikogo nie ma, tak? 15 po 9, człowiek, który obok prowadzi, cukiernię prowadził, tak? Dzwoni do właściciela i pyta, ten mówi, że no, akuzia, coming, tak? Za 15 minut będę. Po czym za 15:10 ponownie go prosimy, żeby zadzwonił, tak? Już jest, już 2 minuty, nie? No i finalnie 15:10, ale to co chcę wam powiedzieć, bo to tak może być śmieszne. Oni tak żyją. I to nie tylko Kenijczycy, bo znam też opowieści od znajomych, które coraz bardziej są dla mnie, tak można zobrazować, jak jeden człowiek pojechał na kontrakt do Indii. To tak szybko jeszcze wam powiem. Pojechał na kontrakt do Indii, tak? Dostał jakieś mieszkanie, czy wynajął mieszkanie i poszedł kupić meble. Wykupił te meble i mówi, no dobra, to przywieziecie mi? No tak. Kiedy? Jutro. No i super. Pojechał do domu, jutro minęło, wraca do tego sklepu, bo jakiś kawałek, nie? Mówi, no mieliście mi przywieźć meble? No tak. No i przywieźcie, no tak. Ale kiedy przywieziecie? No jutro. Nie ma problemu. Taka kultura, zupełnie inaczej. Oni zupełnie inaczej patrzą. I my, jak przyjeżdżamy stąd, to my to widzimy. Dla nas jest to niezrozumiałe. Ale dla nich niezrozumiałe są inne rzeczy. Dla nich niezrozumiałe jest to, co jest na przykład kulturą tutaj obecną. Że minutę po czasie, tak? A człowiek ma takiego bóla, że w ogóle zaczyna okazywać się, że nie wiem, jego język nie jest na przykład taki święty. Ja teraz generalizuję trochę, tak? Ale pokazuję wam. Oni tego nie rozumieją. Dla nich to jest szok. Dla nich to jest szok, bo oni funkcjonują zupełnie inaczej. Nie? U nich jest brak presji, brak ciśnienia. Tak, uczy. No problem. Tak. I teraz, co chcę pokazać? Wyjechaliśmy z miejsca otoczonego jakąś kulturą i pojechaliśmy do miejsca otoczonego inną kulturą. I musimy być tego świadomi, jako ludzie, którzy też generalnie chcą wpływać, że ta kultura w różnych miejscach, ona oddziaływuje na ludzi. I teraz w zależności od tego, jak Kościół rzeczywiście jest jakby duchowy, że tak powiem, ludzie w Kościele, to tak naprawdę te rzeczy się gdzieś tam przenikają. I teraz w tej kulturze jest też masa demonicznych sił, tak, która ona sobie tam tkwi. Ważne jest, abyśmy w ogóle, my jako Kościół też, nie byli częścią, żeby ta kultura nie była częścią nas. Żebyśmy byli w stanie jakby to w ogóle zauważyć, tak, i żeby to nie było częścią nas. Bo jedno i drugie, tak, ja kiedyś gościłem, nie wiem, czy pamiętacie, ja nie to zachęcam do tego, żeby wrócić. W takim temacie wyścig świętych, a wyścig szczurów. A propos też pewnego oddziaływania i pewnej duchowości, która jest w Warszawie i która jest jakby widoczna i też napiera na Kościół. Na szeroko rozumiany Kościół. Napiera, bo to nie jest tak,
że nie napiera. To jest pytanie, na ile my jakby nie jesteśmy, nie mamy z nią, nie filiujemy sobie z tą kulturą, która gdzieś tutaj nas otacza. I teraz obie te, jedne i drugie, które pokazałem, one nie są wyznacznikiem, że tak powiem, niczego prawdziwego, tak? No bo Kościół co? No Kościół ma być odzwierciedleniem w ogóle zasad Chrystusowych, tak? To jest przede wszystkim w naszym podejściu, te Boże prawidła mają być widoczne. Charakter Chrystusa to ma być nasz charakter. Nie charakter Kenijczyka, nie charakter Polaka, nie charakter Hindusa, tylko Chrystusa charakter na każdym miejscu. Nie? No i ma być pełni pasji i determinacji, nastawienia na cel, ale też na niebiańskich zasadach. Tak, na niebiańskich zasadach. Podam wam inny przykład, bo to taki temat, który sobie generalnie rozważam, się przygląda dosyć szeroko, bo nie chodzi tylko jakby o ten wyjazd. Inny przykład. Nazwijmy to, bo to tak to jest nazywane, kraje trzeciego świata, nie? Czyli powiedzmy takie kraje jak większość krajów afrykańskich, ale gdzieś tam część Azji. To są kraje, w których zarówno ludzie często są niewyedukowani, ale kościoły również. I to, co jest też charakterystyczne, to, że wcale tam nie ma takiego parcia na rozwój. Nie ma takiego parcia. Tam ludzie rozdają sobie pewne role i jest im dobrze. To nie jest tak, że oni wszyscy mają poczucie jakiegoś tam braku i też bardzo chcą. I na przykład do nich ma zastosowanie to słowo, że lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Przywykli do czegoś w kulturze, której wzrośli, oddali się Jezusowi i nie rozrastają. Nie rosną. Tak? Mówię o tych, co rzeczywiście realnie oddali życie Jezusowi, tylko sobie gdzieś tam sobie w tym tkwią. Ale teraz, kiedy odwrócimy wajchę i popatrzymy na całą cywilizację Zachodu, popatrzymy na Amerykę, popatrzymy na Europę i popatrzymy też na Polskę, to widzimy, że wszystko zaczyna być przeintelektualizowane. Wszystko. Wszystko, co nas otacza. Zobaczcie, w Europie, czy w ogóle w tej cywilizacji Zachodu, od pastorów, czy od głoszących w ogóle słowo, od nauczycieli słowa, oczekuje się na przykład, że co tydzień będą odkrywali pewne nowe teorie. Że to te teorie mają świadczyć o ich głębokości życia z Bogiem. Żeby teraz ktoś podszedł po spotkaniu i powiedział: pastorze, jakże głębokież było dzisiejsze twoje nauczanie. Poruszyło mnie całego. Jest tak. Wiecie dlaczego? Zobaczcie, bo jest też pewien obraz, kiedy popatrzymy na świat. Na świecie funkcjonuje to teraz tak, że jest czas bardzo dużej promocji różnej maści coachów, psychologów, psychoterapeutów. Teraz jest coś takiego, że każdy musi błysnąć, bo jest, trzeba to wypromować odpowiednio i trzeba to sprzedać, trzeba się przebić. Czyli nie wiem, powstaje coś takiego, o, drabinka Warchoła, tak? Prawo Krockiego, tak? Albo Drewnowskiego. Powstają, tak? Powstają i się wokół tego tworzy. To jest coś, co próbuje przenikać też do Kościoła. Pod płaszczykiem głębi jest to kopanie, w to niekoniecznie chodzi o głębokość. Chodzi o pewne intelektualne rzeczy. Ostatnio doświadczyliśmy tego przed wyjazdem w ogóle z Julitą. Mieliśmy okazję usługiwać dwóm osobom, które są wysoko w strukturach coachy i mieliśmy rozmowę z nimi. I to była taka prawdziwa rozmowa. Mówiliśmy o wielu podstawowych prawdach Bożych i zasadach Bożych w ogóle, tak rozpoczynając od Ewangelii. I za jakiś czas oni wrzucali do nas pewne nazwy z perspektywy psychologii. Czy to się nazywa tak, czy tak? Nie, może. To prawda jest. To prawda, którą może ktoś zaczerpać. Ale tak to wygląda.
Tak to wygląda. I co wam chcę pokazać, że w jednym i w drugim przypadku odchodzi się od podstawowych prawd. W pierwszym przypadku to jest dlatego, że oni ich nie znają, nie mają oparcia gdzieś tam na wiedzę, więc nie znają, więc te prawdy nie są ogłoszone. W drugim przypadku te podstawowe prawdy wydają się za płytkie. To jest takie oczywiste. Przecież te podstawowe prawdy to człowiek często dowiaduje się intelektualnie w pierwszych dwóch miesiącach po swoim nawróceniu. Przeczyta parę książek Hygena czy Prince'a, posłucha trochę kazań, to już jest takie, nie, to już jakby nie wystarczy. To jest niewystarczy. Szukamy dalej, tylko często gdzieś tam zostawiamy to z Bogiem. A ja, tak jak sobie podczas tego wyjazdu patrzyłem na świat, nie tylko. Ja też mam. Staram się cały czas i oko, i ucho jedno też otwarte na rzeczywistość, która mnie otacza. Z jednej strony przeżywam sobie rzeczy, które dotyczą mnie, ale z drugiej strony mam tak, że ja chcę rozumieć ten świat. Bo jak ja go zrozumiem, tak, to ja będę wiedział, w jaki sposób pewnym rzeczom przeciwdziałać. W jaki sposób budować określone rzeczy. Więc ja się dosyć mocno przyglądam i właśnie. W ogóle jest tak, że sporo z tych rzeczy, które dzisiaj chciałem powiedzieć, to padło wczoraj na modlitwie z ust Artura Bogaty. Jakbym był odrzuconym człowiekiem, to bym powiedział, kurczę, zabrali mi słowo, co teraz robię. Nie, ja się cieszę, wiecie, bo można być naście tysięcy kilometrów dalej i przeżywać to samo. I rozmyślać o tych samych rzeczach. Można. Przeczytam wam fragmenty, które Ewangelia Marka, 16 rozdział, 15, 18. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim, demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. W kulturze, która nas otacza i w kulturze, która też przenika, próbuje przenikać szeroko rozumiany Kościół, takich rzeczy się już nie mówi. Takich rzeczy, no gdzie? Jest to kompromitacja, jakie to płytkie, no. Nie masz nic głębszego do powiedzenia? Pastorze czy nauczycielu? Naprawdę? To jest bardzo głębokie. To jest tak głębokie, żeby tylko ludzie i Kościół chcieli w ogóle potraktować te słowa poważnie. Idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Drugi fragment z tym związany. Ewangelia Marka, Mateusza. Ostatnie słowa Jezusa. Takie to oczywiste. Takie to proste. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc i zauczając je w rzeczywistość Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kto nie słyszał tych słów wypowiedzianych w jakikolwiek sposób, nawet intelektualny, w ciągu dwóch miesięcy po swoim nawróceniu? Wszyscy je słyszeli. Jaka część Kościoła na świecie tym żyje? Jaka część realnie Kościoła wzięła sobie to do serca? Wiecie, między innymi po czym poznać, czy nauczania oparte są realnie na prawdach chrystusowych, czy są przeintelektualizowane? Między innymi po tym, czy Kościół głosi w ogóle pełną Ewangelię. Po tym to można rozpoznać. Jest masę Kościoła na świecie, jest Ewangelią, to już jest tak różnie, tak? Wiemy, to są oczywistości. Jezus przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie, tak?
wiemy, intelektualnie wiemy, że celem naszego życia jest dać świadectwo o prawdzie, tak samo, że to jest główny cel naszego życia, że reszta jest wtórna, wtórna, niekoniecznie nieistotna, ale wtórna, wtórna. To są ostatnie słowa Jezusa, które wypowiedział do Kościoła. I teraz, kiedy to oko i ucho mam otwarte i kiedy się rozglądam, to co widzę między innymi to, że kościoły bardzo mocno zamykają się do wewnątrz. I teraz nie chodzi o to, gdzie, jak, co, jak, bo to są pewne systemy, które są w ogóle przenoszone. I czasami one wchodzą w subtelny sposób, od jakiejś tam idei. A później się okazuje, że możemy mieć w kościołach w XXI wieku liderów grup domowych, sekretarzy grup domowych, skarbników grup domowych, a nie mieć liderów ewangelizacji. I nikt nie widzi w tym problemu. Rozumiecie? I wszyscy znają Ewangelię Mateusza i Marka. I wszyscy na pamięć to powiedzą, bo się nauczyli na szkółkach niedzielnych. Będą to znali, ale zamkną się do wewnątrz. Powołają funkcję, powołają rolę, tak? Ale jak pytanie o ewangelizację jest, może wywołać lekkie zaskoczenie. I to jest wszędzie. Zobaczcie, jak to wchodzi, jak to teraz ta duchowość ta związana z taką tolerancyjnością, tak, że żeby się nie wychylać, tak, swoje przekonania pozostaw sobie, nie narzucaj nikomu swoich poglądów, szanuj poglądy innego człowieka, przecież Chrystus za niego umarł. No tak, Chrystus za niego umarł, to musisz szanować jego poglądy. Tego jest wszędzie, pełno. Wiecie, jaka jest, i to też, to co mówię teraz, bo pierwszym razem i drugim razem nasze obserwacje były trochę węższe. Teraz przez to, że poznaliśmy trochę ludzi, to możemy to trochę poszerzyć i stworzyć już pewne reguły, które są. Wiecie, jak wygląda ewangelizacja na przykład. Ewangelizacja, która w Afryce się nazywa krucjatami, to jest pozostałość po tych krucjatach, które były. Wygląda to tak, że ewangelizacja, tak jakbyśmy dzisiaj zakończyli spotkanie i zrobili sobie ognisko na młocinach i głosili sobie Ewangelię. Ja wyjdę i powiem, mam Ewangelię, wy będziecie mi mieli prawo, później ktoś inny wyjdzie, powie Ewangelię, będziemy mieli prawo i będziemy się nawzajem ewangelizować w kościele. Może ktoś przyjdzie ścieżką na młocinach, może usłyszy piosenkę, jaką śpiewamy, to się nawróci. Informacja, że Ewangelii potrzebują ludzie nienawróceni, okazuje się, że może być informacją przełomową. Naprawdę. A są tam tysiące kościołów. Kościołów jest więcej niż w Polsce. Dużo więcej. I się ewangelizują na krucjatach. I wszyscy znają te wersety. Oni je znają. Intelektualnie je znają. Nigdy na poziomie utożsamienia siebie z tym słowem nie wzięli tego na poważnie. Kiedy wcześniej też byliśmy tam w Afryce, zastanawiałem się, właśnie między innymi, o co chodzi z tą ilością kościołów? Dlaczego jest ich tak dużo i tak... Tak jak Kenia, okej, to jest kraj rozwijający się, jeśli chodzi o Afrykę, tak? No ale powiedzmy, poza dużymi miastami to jest bardzo duża bieda i... Ale jest jakieś przyzwolenie też na tą ilość kościołów. No i okazuje się, że Kościół w ogóle, że jest bardzo duży związek polityki i kościoła. I myślę, że to nie dotyczy tylko Kenii, tylko Afryki. Nie byłem na każdym kontynencie, ale pewne rzeczy zaczynają mi się jakby łączyć. Pewne historie też
są miejsca, powiedzmy, gdzie jest zupełnie ewidentna duchowość, Kościół jest prześladowany, ale też są takie miejsca, gdzie Kościół jest miejscem pewnej propagandy. Jakimś jest możliwość dzięki Kościołowi uprawiania pewnej polityki. Kościół w Afryce okazuje się, że jest miejscem, gdzie można... Mówię o szeroko rozumianym Kościele teraz, tak? Szeroko rozumianym. Gdzie można kupować głosy wyborcze. Gdzie można wykorzystać infrastrukturę kościelną, ludzi zgromadzonych, tak jak dzisiaj, i teraz wyjść do was i powiedzieć: przyjaciele, za dwa miesiące generalnie, tak? Głosujcie na mnie w wyborach, a oto dla każdego z was prezent. Tak to działa. Tak to działa. Bo zastanawiało mnie to, dlaczego z tyle kościoła wszyscy twierdzą, że są zbawieni, i w ogóle tego nie widać, jeśli chodzi o życie ludzi, tak? I mówię to też o tym, bo poznaliśmy podczas tego wyjazdu trochę wpływowych osób i zaczynamy jakby rozumieć coraz bardziej. I teraz wrócę do tego, co powiedziałem, że generalnie jest taka tendencja, teraz ja nie mówię tylko o Afryce. Jest ona taka tendencja, że kościoły zamykają się do siebie. Ja to tylko już tego masowo widzę to w Polsce. I trochę działają tak jak spółdzielnie. Jak mówię o spółdzielniach, to mi się zawsze przypomina nasza spółdzielnia na Kasprzaka. Bo ci z was, którzy nie byliście wtedy jeszcze z nami, jak Kościół byliśmy na Kasprzaka, to wynajmowaliśmy salę pod spółdzielni. I tam ja często rozmawiałem z tym prezesem i z panią Halinką, bo tam akurat czy jakąś szybę wybiliśmy, czy coś. I to był taka spółdzielnia trochę jak z klimatów Barei. Nie? Była pani Halinka, która w ogóle, tu pan prezes w ogóle, i na pana prezesa w ogóle tutaj, co... Oczywiście podgrzewa atmosferę. No i pan prezes, który w sumie generalnie nie bardzo wie, o co chodzi generalnie, no, ale on jest prezesem adorowanym przez panią Halinkę. I teraz trochę tak to wygląda w wielu kościołach, że pastorzy czują się bezpiecznie w swoich spółdzielniach. Owieczki ich adorują, coś tam se haftują, jakieś pierdoły robią, tak? Coś tam se piszą, mówią, se pogadają o jakichś problemach. No on się czuje mocny, tak? W tej grupie czuje się mocny. Ale poza tą grupą go nie ma. Te słowa z Ewangelii Mateusza i z Ewangelii Marka ich nie widać. On też może głosić płomienne kazania w grupie wewnętrznej, tak? Dobrze się czuje, wszyscy go adorują. Wniosek, z którym przyjeżdżam po 2 tygodniach, teraz i po takich obserwacjach wzmożonych moich w ostatnim czasie, to taki, że Ewangelia nie jest głoszona po całym świecie. Nie jest głoszona. Jest ogromna różnica między prawdziwą rzeczywistością, a rzeczywistością z YouTube'a. Mamy takie czasy, słuchajcie, że pokazać czy wypromować można wszystko. Można nagrywać piękne filmy i montować, pokazując, jak to jest szerzona Ewangelia, ale to są ciągle, w wielu przypadkach, elementy jakiejś polityki. To nie jest Ewangelia. Wiecie, mówię o tym, bo jak patrzę na to wszystko, w którą to stronę zmierza. Wiecie, że ludzie dzisiaj płacą gigantyczne pieniądze za działki w wirtualnym świecie. Wiecie, że e-sport, czyli siedzenie, joystickiem uprawianie sportu, rozwija się bardziej niż sport. To jest taki znak czasów. I tak samo, jeśli rzeczywistość, a ten świat wcale nie jest taki duży, będziemy postrzegali tylko przez pryzmat pięknie opakowanych czy zbudowanych filmów, przekonani, że w ogóle Ewangelia po świecie jest głoszona, to jest to błąd. Bo nie jest głoszona. Okej, generalizuję trochę. Nie chcę przez to powiedzieć, że tylko my jesteśmy ludźmi, którzy głoszą pełną Ewangelię, ale patrząc na to, że, nie wiem, gdyby 10% istniejących kościołów miało w ogóle jakąkolwiek służbę ewangelizacyjną, to Jezus by już wrócił. To Ewangelia by była głoszona wszędzie, bo kościołów jest masę, ale Ewangelia nie jest głoszona. Nie jest głoszona. Mówi się o tym, że jest głoszona. Nie jest głoszona. Jest coś tam mówione w jakimś celu. Jest jakieś ukryte dno, jest jakaś polityka. A przecież mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To takie proste, ale w praktyce, jak się obserwuje, jednak
niewykonalne, tak? Oczywiście, że mamy to robić w sposób mądry, ale ja dzisiaj też nie chcę o tym mówić, ale to też jest tak, że w poszczególnych miejscach wygląda to inaczej. Tak w Afryce jest możliwość jeszcze organizowania dużych spotkań. I to jest przed kolejnym wyjazdem jedna z rzeczy, którą chcemy doprowadzić. Poprzez też relacje, które nawiązaliśmy w tym roku i które będziemy rozwijali, żeby doprowadzić też do dużego spotkania. Nie wiem jeszcze jak dużego, ale dużego. Bo tam jest cały czas na to koniunktura i jest na to popyt. Coś wam powiem a propos tego, że Ewangelia nie jest głoszona. Robiliśmy ewangelizację w takiej miejscowości Kakamega. Tam pojechaliśmy po raz pierwszy tam z kościołem z Webuje, oni do tej pory tam nie wjeżdżali, natomiast to jest spokojnie miejsce w zasięgu ich wpływu. I pod koniec tej ewangelizacji miałem takie przekonanie, żeby wejść do człowieka, do sklepu. Bo staliśmy akurat przy sklepie centralnie, to sklep muzyczny i tam jeden z takich osób, w sumie nie zapytaliśmy go. Wydaje mi się, że on był właścicielem. Jeśli był właścicielem, to był to bardzo dobrze wyglądający człowiek, bardzo dobrze ubrany. I zaczęliśmy z nim rozmowę pod koniec ewangelizacji z Julitą we dwójkę. I facet w 100% narodzony z Bożego Ducha. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego. Facet o bardzo dobrym rozeznaniu duchowym. Słuchajcie, w ciągu 15, max 20 minut rozmowy on sam z siebie powiedział nam to wszystko, co my gdzieś tam zauważyliśmy. Naprawdę w ogóle wyróżniał się bardzo mocno na tle wszystkich ludzi, których rozmawialiśmy, bo on w ogóle rozumiał zjawiska. Rozumiał w ogóle duchowość, rozumiał w ogóle wiele rzeczy, nie? I w pewnym momencie tak, wiecie, pytamy go, ale to czemu my mamy przyjeżdżać i mówić o tym i robić tę robotę w Kenii, a ty siedzisz w sklepie? Bo rozumiał facet bardzo dużo. Tylko się uśmiechnął. Tylko się uśmiechnął. Ewangelia nie jest głoszona. Nie jest głoszona, naprawdę. Nie jest głoszona. Nie jest tak, że po całym świecie jest głoszona Ewangelia. Ludzie, tak, on czy inni wszyscy mówią, że kochają Chrystusa, nie? Wszyscy kochamy Chrystusa, ale Ewangelia nie jest głoszona. I to, co, wiecie, z czym takim tak naprawdę wracam, co gdzieś tam przestrzeń, która bardzo mocno we mnie pracuje, to żeby w ogóle my, jako zespół, jako Kościół, jako federacja, my nie możemy patrzeć na innych. Nie możemy patrzeć na innych. Bardzo mocno we mnie rośnie systematycznie, kiedy widzę te rzeczy, kiedy tam widzę poczucie odpowiedzialności za głoszoną Ewangelię. Jakby przestałem przy tego ludzie, że okej, my tutaj, wiecie, ogarniemy Polskę i coś tam tutaj zrobimy kawałek, tam gdzieś inni głoszą, bo się można zdziwić, bo się można rozczarować, że tak naprawdę wcale Ewangelia nie jest głoszona. A zobaczcie, mówimy o kraju, znamy sytuację w Polsce, tak? Polska jest, postrzega siebie jako kraj chrześcijański, kraj o wartościach chrześcijańskich. Wiemy, że Ewangelia w Polsce nie jest głoszona. Kenia jest jednym z tych państw w Afryce, które jest najbardziej chrześcijańska. I tam Ewangelia nie jest głoszona. To jak wygląda sytuacja w pozostałych państwach? To tam w ogóle jest dramat. Skoro tu wszystkie okoliczności są sprzyjające. Nie ma prześladowań w Kenii ani w Polsce za głoszenie Ewangelii. A Ewangelia nie jest głoszona. We mnie bardzo mocno rośnie poczucie odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii. Kilka rzeczy rozumiem coraz bardziej. Świat wcale nie jest taki duży. Nie chodzi mi teraz o to, że wszyscy mamy teraz wyjechać. Nie o tym mówię. Zaczyna się od wzięcia odpowiedzialności, od pewnej zgody. Zgody z Bogiem, z tym obszarem. Bo ja mam złość na to, co widzę, wiecie. Mam złość na to, jak widzę wielką propagandę i ludzi oszukiwanych, którzy myślą, że Jezus nie działa. Bo wyklepali regułkę na jakiejś krucjacie, czy na jakiejś ulicy, że Jezus będzie moim Panem, a ich życie nadal jest beznadziejne i oni radzą, no to Jezus nie działa, dlaczego Jezus jakoś mu pokazał. Ktoś martwy duchowo, chciał martwo drugiemu coś tam powiedzieć i będzie fajnie, tak? Ale ważne, że kupimy sobie głosy. Ważne, że coś tam będziemy mieli. To jest cyr. Denerwuje mnie to. Chcę to zmienić.
ogóle przesłanie, czym chcę do was powiedzieć. Bez względu na to, czy ktoś jest na urzędzie ewangelisty, czy nie, dlatego mówię, że to się też jakby mocno zgrywa z tym, co wczoraj czy dzisiaj jest mówione. My po prostu, jako Kościół, my musimy wziąć odpowiedzialność. Musimy wziąć za to odpowiedzialność. Słuchajcie, nie ma miejsca, już nie mam złudzeń, nie ma miejsca, że ktoś tam coś uzupełni. Nie uzupełni. Dalej. Wiecie, to też tak. Religia mówi, na przykład tak, ja też tak, to fajnie się przeczytać w książce, wojna została wygrana, nie? Ja też miałem takie, czytałem, tak się cieszyłem i wojna została wygrana, to usiądźmy w kościele i poczekajmy na Pana. Bo wojna została wygrana, tylko nikt tak naprawdę tego też nie tłumaczy, co to znaczy, wojna została wygrana, nie? Tak, Jezus pokonał diabła, tak? Mamy moc i władzę panować nad diabłem, ale diabeł nie został usunięty z tej ziemi. Nie został usunięty z tej ziemi, tak? Żeby zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, to trzeba iść na front. Żeby zrozumieć, na czym polega, że wojna została wygrana. Nie tak, że siądziemy teraz, wojna została wygrana i czekamy na Boże poruszenie. No, trzeba iść na front i zobaczyć, że diabeł też jest aktywny. Na zdjęciach wszystko wygląda pięknie. Na zdjęciach, które my też wysyłaliśmy, też wszystko wygląda pięknie. Zdjęcia wysyłaliśmy z dwóch powodów. Robiliśmy, my zamieszczaliśmy. Po pierwsze dlatego, żebyście mieli też dostęp, jesteście częścią, jesteśmy jednym zespołem tego, co się dzieje, żebyście widzieli. A po drugie też dlatego, że chcemy być widoczni. Chcemy być zauważalni i sporo osób już z różnych stron się z nami kontaktowało, bo chcemy poszerzać te działania, więc ludzie muszą widzieć po prostu, że tam jesteśmy i że działamy. Ale na zdjęciach to jest, wiecie, fajne tam. Czarne buźki, tu białe buźki, jakieś kolory, coś się dzieje, że tak, o, oni tam wyszli, a tam wszyscy, tak, Jezus, tak, tak, się przewracali. Nie! Nie wygląda tak. Wielokrotnie wychodziliśmy na ulicę i była czapa. Inne demony w Polsce, inna czapa, inne demony w Afryce, inna czapa, ale czapa. Czapa. I teraz wojna została wygrana. Tą czapę trzeba przegonić. Tą czapę trzeba rozwalić. Ja akurat będę mówił o sobie. Ja przykład jestem mocno wziąłem słowa, które powiedziała jakiś czas temu Agata, jednego ewangelisty, który przed każdą ewangelizacją modlił się mocno do ewangelizacji. Dopóki wiedział, że coś się zmieniło w rzeczywistości. I tak się modliliśmy. Nie mamy czasu się rozdrabniać. Nie mamy czasu pojechać i robić jakiś event. Kiedy stawaliśmy na tej ziemi, to po pierwsze byliśmy świadomi potęgi Boga w nas, nie obchodziło nas to jest dookoła. Mówię, nie przyjechałem tutaj po to, żeby sobie coś tam zrobić. Prosta modlitwa wiary. Prosty. Szturm na rozpoznane, demoniczne zwierzchności lokalne. Szturm przeciwko nim. I to powodowało, że atmosfera była zmieniana. Że to było odczuwalne i ludzie oddawali się Jezusowi. Oni mają swoją kulturę, mają swoje demony, tak? Trzeba było to rozwalić. Nie zwracaliśmy uwagi, ile tam w ogóle nas jest, kto chodzi dookoła, raz tam głosiliśmy w jakiejś dzielnicy, gdzie było więcej muzułmanów. Nie miało znaczenia. Zrozumcie, ja tak to wierzę. Staję w tym miejscu, widzę totalny chaos, widzę różnych ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Zawieszonych. Nie zgadzam się na to. Ktoś zaczyna głosić Ewangelię, widać, że ta Ewangelia się w ogóle nie przybija, tak? Zaczynamy się modlić, ale dzieją się też ponadnaturalne rzeczy, wiecie, bo to, jak człowiek się modli, tak? Wywala stamtąd te lokalne zwierzchności, oczyszcza to miejsce, oczyszcza tą atmosferę, tak? Głosi w mocy później jakby Ewangelii. Przecież
Nie wiem, przed śpiewałem po polsku. Nie śpiewałem do tych ludzi. Śpiewałem do rzeczywistości duchowej, tak? Kiedy śpiewasz Jezus zwyciężył, to te demony to rozumieją. Ja proklamuję to i egzekwuję. I oczyszczam ten teren. Przygotowuję grunt na słowo, które jest za chwilę głoszone. I na przykład mamy taką sytuację, gdzie też są ruchy ponadnaturalne. Głosimy w jednej miejscowości na zewnątrz, więc nie właśnie w taki sposób przygotowujemy tą modlitwę, tam za chwilę głosimy, ale też zależało nam, żeby jak najbardziej w ewangelizacji byli zaangażowani ci, którzy są z Kościoła w Łodzi, bo to oni dalej będą to robić. Tak? My jesteśmy świadomi, że w pewnym sensie biały człowiek jest jakimś tam magnesem, też można użyć raz jako narzędzia do tego, nie? Ale chodzi o to, żeby systematycznie były robione pewne ruchy dalej, więc to chodziło o to, żeby przede wszystkim głosili o. Ja na przykład wracamy do hotelu i człowiek mówi: o, to ty dzisiaj głosiłeś i przemawiałeś. Ja nawet tego dnia nie przemawiałem do mikrofonu. Mówiłeś tam do ludzi, a ja się tego modliłem. Mówi, byłem bardzo dotykany. Wiecie, to człowiek, jedyny człowiek, którego spotkaliśmy w Kenii do tej pory, który w ogóle w ciągu pół godziny co najmniej 8 razy zaproponował nam taki obiad. Naprawdę. On po prostu co chwilę. I te dziewczyny siedziały wcześniej. Ja doszedłem, bo jeszcze zdjęcia obrobię. On mówi, ale może coś zdjęcie, a my się świeżo po obiedzie. No, tak, ale może tu, ale może tutaj, wiecie, tu, ale kurczaczka, ale co, coś tam, tak? Coś się też jakby nawiązało. Z jednej strony tam oczyściliśmy, też zrobiliśmy, ale moc, którą uwolniliśmy, tak? Była też zauważalna dla ludzi, którzy mają odrodzonego ducha. A on ma odrodzonego ducha. I jego coś przyciągnęło do nas. Będziemy teraz dbać o tą relację. Jest to człowiek wykształcony, mieszkający w Nairobi, które zamierzamy odwiedzić. Na pewno. Się zgubiłem. I teraz wszędzie na ziemi, w każdym regionie są jakieś warownie też dotyczące miast. Wiecie też, mówiłem o tym, kiedy mówiłem na temat wpływu od wewnątrz, tak, a propos tych wszystkich miast warownych. Nie? To samo dotyczy różnych subkultur, grup społecznych, grup zawodowych, tak? To gdzieś tam one się, ludzie się grupują wokół jakiegoś mocarza lub mocarzy. I to jest ważne, bardzo ważne. My to robimy tutaj, tak? Ale to chodzi o to, żeby tego też jakby nie zapominać przy ewangelizacji, że my musimy być świadomi rzeczywistości duchowej wokół nas. Musimy być świadomi. Tak samo jak musimy być świadomi pewnej kultury, bo to są też te rzeczy często jakby pomieszane, bo ta rzeczywistość duchowa też oddziaływuje na to, powoduje pewną kulturę, która się wypracowuje. Tak, oczywiście tutaj bardzo ważna jest perspektywa prorocza, nie? Która wskazuje te kierunki, ale rzeczywistość ta duchowa, ona ma przełożenie na ten świat widzialny. To, co później my jakby też dostrzegamy tymi ziemskimi naszymi oczami. I tak czasem w takich miejscach nie przebijesz się w taki sposób z Ewangelią, tak? Dopóki nie pogonisz mocarza. Ja nie mówię, że namaszczenie jest na słowie, Ewangelia jest mocą. Ale chodzi o pewien zasięg, o rozwalanie pewnych rzeczy, blokad, zasłon, które są na ludziach. Więc to jest ważne. Bardzo ważne. Więc taki kolejny mój wniosek i postulat, że my musimy zarówno wierzyć w moc Ewangelii, jak i wierzyć w moc modlitwy. Naprawdę. Słuchajcie, kiedy stawaliśmy, mówię o sobie, no bo to jakby się ciele, kiedy stawaliśmy, to się tak wydaje. Stajesz w zupełnie nowym miejscu, które żyje swoim rytmem. Jest głośno, jakieś skrzyżowanie, brud, syf, kurz, krzyczący ludzie, ktoś chce na tobie zarobić. Nie interesuje cię to. Chcesz, żeby ci ludzie byli zbawieni. Tak? Nie robisz niczego w sposób zautomatyzowany. Musisz uwierzyć w ogóle w wielkość Boga w sobie. Musisz uwierzyć w moc swojej modlitwy i musisz uwierzyć w moc tej Ewangelii.
Musisz to zrobić. To nie może być zautomatyzowane wyjście, dlatego że mam w harmonogramie wpisane dzisiaj ewangelizację w Bungomie czy w Kaczamega, to tam jadę generalnie, wychodzę i coś tam powiem. No nie! Chcę zmienić to miejsce. Chcę przegonić moce ciemności. Chcę uwolnić tych ludzi. Ja zawsze przeżywam ewangelizację. Przeżywam. Bo to jest dla mnie ważne. No nie jest to, że tam wpadnę coś. Przeżywam. Modlę się o ewangelizację. Rozmyślam o ewangelizacji. Teraz w tych miastach warownych, te warownie, one zaślepiają ludzi, wiecie, one determinują zwyczaje i styl życia. I to jest też, jakby to też trzeba zrozumieć, będąc w tych miejscach. Bo tak samo jak ktoś może patrzeć na pewne negatywne rzeczy w tej kulturze, które są tutaj. Można powiedzieć komuś na przykład, można wygłosić dobre nauczanie i powiedzieć, że kiedy jest uwalniane życie, tak? To nie chodzi się na pogrzeby w tym czasie. Chyba, że się ma moc głosić Ewangelię. Można to powiedzieć. I wszyscy mogą przyjąć, okej, okay, no tak, taka jest prawda. Po czym po jakimś czasie, tak, jeśli nie wezmą tego poważnie, jeśli nie ma takiej systematycznej pracy, to możesz się zdziwić, bo na kolejne spotkanie znowu nie przyjdzie część osób, bo się jakiś pogrzeb nie skończy. Jakiejś ważnej osoby. To są nieważne, kogo, tak? Takie rzeczy mogą być. Teraz te miasta warowne, one się grupują wokół jakichś mocarzy. Nie? Więc zobaczcie, na przykład duch biedy i lęk w parze, no bo one bardzo często idą ze sobą w parze, powoduje, że bardzo silnie zakorzenione jest coś, Boże daj. Boże, który jesteś z zewnątrz. Daj mi, bo jestem biedny i się boję. Daj mi. Tak? Teraz przełożenie perspektywy na to, że w takiej Afryce, że jedyny Bóg to Bóg wewnątrz nas, to jest proces. To jest proces. Dalej. Duchy niewolnicze, które były i miały bardzo mocno wpływ na życie ludzi, powodują, że wiele z tych osób nie jest w stanie myśleć samodzielnie i nie jest w stanie działać samodzielnie. I teraz możesz powiedzieć, a czemu tak nie myśli? Czemu tak nie zrobi? Czemu tam tego nie tego? No bo jest pod wpływem pewnych duchów i pewnej kultury. I ta kultura, która na niego napiera, ona jest pełna tymi duchami. Przepełniona jest zwyczajami, zachowaniami, które właśnie do tego prowadzą. Bo to jest mocarz, który przez ileś tam lat czy wieków oddziaływał na tych ludzi. I ten człowiek, dla niego to jest szok w ogóle coś, że on może coś samodzielnie, jak jemu zawsze ktoś coś musiał kazać, jakiś pan zewnętrzny, to teraz lepiej jest liczyć na zewnętrznego pana Boga, który się ulituje i coś da. Ale my musimy, jako ludzie, którzy chcą wpływać w ogóle bardzo szeroko, rozumieć też to. Bo to nie można powiedzieć, o, ty powinieneś. Ha, ty powinieneś. To jest złożony system, gdzieś tam, no co robimy, tak? Modlitwy, modlimy się przeciwko duchom, tak? Modlimy się. To jest ważna rzecz. Kładziemy zdrową naukę. Zdrową naukę. Mówimy, jaka jest prawda. Indywidualnie uwalniamy ludzi, tych, którzy potrzebują. Dalej. Zmieniamy ich myślenie, zmieniamy ich zwyczaje, czyli konfrontujemy ich już z tym, co zostało położone. Konfrontujemy, pokazujemy. Nie, nie myśl tak. Myśl w taki sposób, bo tak myśli Jezus. Pokazujemy to, tak? Zmieniamy ich wyznanie. Nie mów w ten sposób. Nie mów. To tylko kultura, która jest tutaj twoja, tak? Pokazujemy im swoim przykładem, że można. Że można. Szukamy jak najwięcej takich
punktów wspólnych, które choć zrywanych różnych kultur, ale mogą być wspólne właśnie tego samego też Chrystusa i się pokazać im to w praktyce. Nie? I zabezpieczamy to modlitewnie. I to jest proces. To jest proces. Bo to jest jakaś tam kultura, która jest tam zakorzeniona bardzo mocno. I demony, i zwierzchności, które w tym siedzą. I teraz, kiedy my głosimy Ewangelię w różnych miejscowościach, my powinniśmy wiedzieć, co ma wpływ dominujący na daną społeczność. Będziemy bardziej skuteczni, jeśli będziemy to wiedzieli. Wiecie, w ogóle dobrze jest znać historię. Znaczy, może się to powiedzieć, nie jestem fanem historii. Bo wiele ludzi żyje w ogóle historycznym Jezusem. To nie o to mi chodzi. Ale jeśli myślę o jakimś miejscowości, to Lilita, jesteśmy w Rębuje, pyta, z czego się wywodzi nazwa? Nie wiemy, tak? Ale na przykład sprawdzamy, jaka jest historia tego miejsca. Co się mogło wydarzyć takiego, co może mieć wpływ na tych ludzi. Tak? Bo przez to później jesteśmy gdzieś tam skuteczniejsi. Ale to nie chodzi tylko o Afrykę. A Warszawa? Zresztą Agata, nie wiem, czy wczoraj, czy dzisiaj też, wczoraj chyba, tak? Mówiłaś na ten temat, czy w ogóle na Polskę. Zobaczcie, nawet taka prosta rzecz, jeśli chodzi o Warszawę. Po 1990 roku Warszawa została zalana, ja już nie mówię o wcześniejszej historii, bo tam jest masę kupę innych rzeczy, które mają dużo grubsze podłoże, ale została zalana przez masę ludzi z duchem biedy i ogromnym poniżeniem, którzy po komunizmie, kolejne pokolenie, które przyjechało tutaj, realizować swój American Dream. I to ma ogromne przełożenie dzisiaj na duchowość warszawską, która jest. Chociażby tylko ta rzecz. Nie? W ogóle jest, to trzeba widzieć, nie wiem, no. To nie jest na przykład tak, że tyle hejtu w internecie jest w każdym państwie tyle samo. Tak patrzę, zamieściłem dwa dni temu ogłoszenie w jakiejś tam działce w tym. Ludzie mają taką ogromną potrzebę się wyżywiać. Nie ma nic do powiedzenia, nawet jest potencjalnym klientem, ale musi skomentować. I to musi zrobić w sposób agresywny, tak? Wiecie, co to jest? Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie? Mam swoją przestrzeń, gdzie mogę być gościem. Mam, ci pojadę tutaj, ty handlarzu, ty. Jestem na mojej zagrodzie. W końcu jestem kimś. Ale to trzeba rozumieć. Musisz nie denerwować, rozumieć, bo do tych ludzi idziemy z Ewangelią. Czekaj, powiem nas, ty chodź na solo. Nie wejdę w tą konwencję. Ja muszę to rozumieć i być mądry i skuteczny w ogóle w swoim działaniu. Tak? Też a propos tej historii, no, mieliśmy taką inną sytuację. Pojechaliśmy na małą wioskę. Było jedno spotkanie wyjazdowe, które mieliśmy, bo tak się mówiliśmy, że będziemy spotykali się tylko i wyłącznie z tymi pastorami, tymi kościołami, które realnie w jakiś sposób wchodzą pod tą naukę, są w jakimś systemie oddziaływania, nie robimy eventów z białymi ludźmi, bo nie mamy na to czasu. I zajrzamy do kościoła na wiosce, wchodzimy do środka, łącznie z pastorem, z uwielbieniem, z wszystkich osób, jest 8. I okej, no, mogę się zrobić, ale nie mamy, nie po takie rzeczy przyjechaliśmy. Czyli teraz wiecie, zaraz, bierzemy pastora, chodź, weź wszystkich swoich ludzi, idziecie do każdego domu, my też, w tej wiosce, i mówicie, że za 30 minut, tu w tym kościele, będą się działy potężne uzdrowienia, uwolnienia, znaki cuda. To wszyscy się rozeszliśmy, podzieliliśmy się na grupy, wszyscy. Każdy dom wiedział, że za pół godziny będą potężne znaki cuda. I sporo osób przyszło. Ale trafiamy w różne rzeczy, bo na wioskach to trochę tak jak wiecie, takie też te szeptuchy jak na Podlasiu, to generalnie też, no gdzieś tam idziemy i tak akurat ja z pastorem Kennedy idziemy, tak, wyskakuje, i tam w ogóle nam przy, nie wiem, taką gałązką i przed tą drogą to mamy wracać i tam w ogóle jakieś czary odczynia, nie? Tam, no bo tak mają i ludzie ją poważają, bo nie mają pieniędzy, chodzi do nich się leczyć i tak dalej. Nie?
No natychmiast uderzyliśmy jakby w demony, w nią uciekła w ogóle, w konfrontacji za bardzo nie chciał. Kobieta, która aż później dowiedziała się, że w ogóle od tych swoich praktyk, ona już lecz obłąkana generalnie. W pewnym momencie wyleciała i do telefonu zaczęła coś gadać, niby jakieś swoje tam modlitwy wyśmieniać. Ale nieważne, tą kobietę, którą znali w całej wsi, tak? Ją w ogóle przekleliśmy, demony przez nią działające, ona się schowała w domu. Spotkanie rozpoczęliśmy od tego, że modliliśmy się przeciwko czarom i wszystkim tym innym rzeczom, które tam się panoszyły. I ponad połowa ludzi oddała życie Jezusowi. A były osoby, które w ogóle nie były zainteresowane przychodzeniem do kościoła. Które zostały ściągnięte tylko i wyłącznie wskutek tego, że wzięliśmy. Ale o to chodzi. Pojechaliśmy tam po to, aby całą wiochę wyrwać z ciemności. I zostawić im w ogóle przejawy mocy. A nie żeby wygłosić piękne, intelektualne nauczanie do 8 osób, które będą biły prawo. Nie po to pojechaliśmy. Nie po to pojechaliśmy. Chcieliśmy realnie przyprowadzić do Jezusa, pouczyć ich w takim razie, jak żyć dalej i na tym się skoncentrowaliśmy. Tak? A teraz ich rosną w nauce, która jest przekazywana w ramach całego zespołu. Okay. Czyli wracając do tego, czyli mamy głosić Ewangelię, ale też odpowiednio przygotowywać miejsca do głoszenia Ewangelii, tak abyśmy byli skuteczni. I takie jedno pytanie jeszcze mi chodzi po głowie, bo sobie też rozważałem w ciągu tych 2 tygodni. To znowu jest trochę już zbieżne z tym, co padło, ale to znowu takie, ktoś mówi nie głębokie, a ja uważam, że bardzo głębokie. Czy każdy zadał sobie pytanie, czy kochasz swoje życie? Nie na zasadzie takiej, że to tam, to tutaj, tam, to tam, bo czy z perspektywy teraz człowieka narodzonego z Bożego Ducha, w ogóle, czy kochasz swoje życie? Bo teraz, jeśli nie kochasz swojego życia, to może patrzysz na nie z niewłaściwej strony. Może patrzysz na nie przez pryzmat jakiejś kultury. Może w jakiś sposób. Może tak. Może przez pryzmat świata, może przez pryzmat jakiejś kultury. Na czymś innym się koncentrujesz. Teraz, a kiedy patrzysz na nie z niewłaściwej strony, to może to powoduje, że tkwisz w jakimś błędzie. W jakichś błędach. Bardzo proste pytanie. Czy kochasz swoje życie? Nie pytam was, czy doświadczacie trudności, bo każdy ich doświadcza, łącznie z Jezusem na czele, tak? Jezus pierwszy doświadczał trudności. Pytam, czy... Wiecie, bo to umysł będzie robił różnego rodzaju projekcje, nie? Będzie pokazywał też na jakieś tam porównania, ten ma to, a ten ma tamto. Perspektywa patrzenia jest bardzo ważna. Ludziom się wydaje, na przykład, jak mają więcej pieniędzy, mają ileś tam pieniędzy, co ten, to będę szczęśliwszy. Nie, jeśli patrzysz z niewłaściwej strony, to nadal nie będziesz szczęśliwy. Nadal nie będziesz kochał swojego życia. Zawiniesz się w inną stronę, bo perspektywa patrzenia nie jest dobra. Takie proste pytanie. Czy kochamy swoje życie? Czy doceniamy to, co mamy? Czy jesteśmy w ogóle za nie wierzci? Bo to mnie prowadzi do takiego drugiego pytania, które jest ważne. Czy patrzysz na swoje życie w taki sposób, jak patrzy na nie Bóg? Dużo mówimy, wiecie, o perspektywie, tak? A teraz, czy na to nasze życie, tutaj, teraz, tu i teraz, patrzymy w taki sam sposób, jak patrzy Bóg, który nas wyzwolił. Wyzwolił nas z tego świata. Wyzwolił nas z ciemności. Wyzwolił nas z pewnych prawideł. Przekazał nam instrukcje, jak żyć, jak być skuteczny, jak odnosić sukces, jak sobie radzić, jak wpływać, jak ratować. On patrzy ze swojej perspektywy. Teraz pytanie, jaka jest nasza perspektywa? Bo jeśli nie patrzysz w ten sposób, jak patrzy na twoje życie Bóg, to może popatrzeć się tak. Może pomóc się w ten sposób. Może właśnie w ten sposób się pomóc. Nie jakąś skomplikowaną modlitwą, ale w taki sposób, żebyś to w ten sposób zobaczył. Może właśnie to uwolni cię od wielu problemów.
które tak naprawdę wcale nie są problemami. A może wręcz przeciwnie. Może to doprowadzi cię do miejsca podjęcia, ale tak na poważnie, ważnej decyzji w twoim życiu. Ważnej, wiążącej, kiedy sam zgodzisz się. Perspektywa ziemi puka do każdego tutaj. Puka, bo żyjemy na ziemi. Puka i pokazuje rzeczy, które są ziemskie i takie chwilowe i na nich jakby koncentrujemy się. Ale teraz jak my na to nasze życie realnie patrzymy? Wiecie, bo to chodzi o to, że to w ten sposób może właśnie zadasz sobie to pytanie, to przestaniesz odgrywać jakąś rolę w nieswoim filmie. To jest ważne. Ja to rozumiem tak dzisiaj, jak się tak zamierzam, że tylko człowiek rozumiejący swoje życie i tylko człowiek kochający swoje życie może prawdziwie poświęcić się Ewangelii. Musimy rozumieć, na czym nasze życie polega i musimy to pokochać. I chcę wam podkreślić jedną rzecz. Tu nie chodzi o to, aby się pogodzić ze swoim życiem. Mówię o czymś więcej. Mówię o pokochaniu swojego życia. Bo jak pokochamy to życie z tej perspektywy, to wtedy odpalą się pewne pasje, pewne patrzenie w ogóle. Inne rzeczy staną się w ogóle drugorzędne, staną się wtórne. Tak? I teraz nie chcę, żebyście zrozumieli to w taki sposób, że teraz mówię, że teraz każdy ma być ewangelistą, czy jest powołany na ewangelistę. Nie! Ja mówię o tym, to co mnie bardzo mocno tak dotknęło, że my jako Kościół, jako ruch, jako federacja powinniśmy wziąć bardziej, jeszcze większą odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii. Wszędzie. Zaczynamy tak tutaj, bo tutaj jest nasz główny rejon i narzędzie wpływu. Warszawa, Polska. Ale świat nie jest taki duży. I to też jest tak pokazywane, że o, tutaj, nie wiem, musi być 2000 ludzi, żeby dotknąć świata. Nie. Jeśli my naszą perspektywę zmienimy i zgodzimy się w ogóle z Bogiem, tak, zrozumiemy nasze życie i pokochamy nasze życie, to ja jestem przekonany i tak wierzę, że zaczną się i pewne drzwi otwierać i pewne rzeczy też dziać. Żebyśmy nie byli w takim miejscu, wiecie, teoretyzowania, że jak się coś wydarzy, jak przybędzie ludzi, jak przybędzie czegoś, to będziemy. Nie, musimy się z tym zgodzić. I teraz wszyscy się muszą zaangażować w ewangelizację. I teraz część osób zrobi to bezpośrednio, część zrobi to pośrednio, ale powiem wam prostą rzecz. Jesteśmy jakby, mówimy w sposób dojrzały. Jeśli ktoś wie, że jest biznesmenem, a nie jest ewangelistą, tak? To jeśli ty się zgodzisz z tym, co ja mówię teraz, wiesz, bo to ma przełożenie, czy ty dajesz pierwocinę, czy dajesz ochłapy. Bo teraz ja coś ci powiem. Ja wiem, jak wpłynąć na Kenię. Więc jeśli ty się zaangażujesz, to nie przyniesiesz mi 100 czy 200 zł, tylko przyniesiesz mi 100 czy 200 tysięcy, które ja tam odpowiednio przerobię na głoszenie Ewangelii. Mówię teraz o Kenii, ale to dotyczy jakby całości. Więc wszyscy musimy wziąć. Nie możemy patrzeć, dobra, Rafał Krocki, ktoś tam jeszcze, to oni są ewangeliści, to słowo do nich. Nie. Bo każdy z nas, z naszego miejsca, jest w stanie się zaangażować, jest w stanie się z tym zgodzić, pokochać to, co robi, zaangażować się i owoc z tego będzie generalnie płynął większy. Dużo większy, tak? Naprawdę. To jest moje takie głębokie przekonanie, że to nie wygląda tak jak w telewizji. Nie wygląda tak jak na YouTubie. Wszystko można zmontować, wszystko można pokazać. Nie jest głoszona Ewangelia. Tak jak wiemy, że nie jest głoszona w Polsce, że jakaś pseudoewangelia jest głoszona, tak samo jest w Kenii. I tak sobie rozmyślam. Co, gdzie indziej. Więc czasami też musimy jakby na to mądrze spojrzeć. Bo zamiast 175 raz pisać komuś odpowiedź, posta na Facebooku, tłumacząc, że my mamy rację, co nic nie przynosi, ten potencjał sobie możemy uwolnić w zupełnie inne miejsce. Naprawdę. Amen. Amen. Z tym chciałem bardzo